Legendarny napastnik, najlepszy polski piłkarz w dwudziestoleciu międzywojennym. Praojciec największych polskich gwiazd piłki nożnej i jedna z najbardziej skomplikowanych biografii w historii polskiego futbolu. Przez wiele dekad starano się o nim zapomnieć, wykreślić go z annałów rodzimego sportu. Był jednak zbyt dobrym piłkarzem, by tak się mogło stać. Ernest Wilimowski. To właśnie jego historię opowiem Wam w dzisiejszym odcinku, który jednocześnie jest pierwszym z serii o polskich piłkarzach, tak długo wyczekiwanej w tym podcaście. Będę wdzięczny za zostawienie zasięgowej łapki w górę na YouTube oraz propozycji kolejnych polskich zawodników w sekcji komentarzy. Z góry jednak uprzedzam, że życiorys Eziego pełen jest luk i białych plam, a w wielu przypadkach opiera się na nie do końca zweryfikowanych anegdotach. Słynny polski historyk futbolu, Andrzej Gowarzewski, twórca kultowej serii książek Encyklopedia Piłkarska Fuji, przez wiele lat pracował nad jak najbardziej rzetelną biografią tego piłkarza. Niestety, nie zdążył wydać jej przed śmiercią. Nadal więc życiorys górnośląskiego zawadiaki musimy sklejać z rozbitych kawałków i urwanych tropów. Poznajcie zatem historię Ernesta Wilimowskiego. Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Konrad Szymański, a to jest podcast Historie z boiska. Zachęcam Was do zaobserwowania mnie na Spotify oraz na YouTubie, a także do zostawienia tam zasięgowej łapki w górę. Bardzo dziękuję za wsparcie. Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu. Jest rok 1974. Reprezentacja Polski w piłce nożnej przebywa na zgrupowaniu w niemieckiej miejscowości Murchard nieopodal Stuttgartu. Biało-czerwoni są w trakcie walki o medal Mistrzostw Świata. Zafrasowany selekcjoner kadry narodowej, Kazimierz Górski, wraca właśnie do hotelu Słoneczny Młyn, stanowiącego bazę, w której pomiędzy kolejnymi meczami byli skoszarowani on i jego podopieczni. Na samym wejściu zaczepia go recepcjonistka, która przekazuje informację o tym, że jakiś nieznajomy, starszy pan czeka na niego w hotelowym barze. Trener Górski jest mocno zdziwiony, gdyż z nikim się tego popołudnia nie umawiał. Z drugiej strony jego piłkarze, dzięki swojej kapitalnej dyspozycji, przyciągają uwagę sporej grupy miejscowych kibiców niemieckiej Polonii i zagranicznych dziennikarzy. Być może to właśnie ktoś z nich. Być może to kolejna osoba, która chce pogratulować jemu i jego chłopcom świetnego startu na mundialu. Poniekąd ma rację. O spotkanie prosi niemiecki Polonus, ale personalia jego mościa mocno zaskoczą słynnego selekcjonera. W pierwszej chwili Górski spogląda na niego i ma wrażenie, że gdzieś już widział tę twarz. Tyle, że o wiele, wiele młodszą. Wilimowski jestem. Nie wiem tylko, czy pan ze mną pomówi, nie odpędzi. Tak źle o mnie u was pisali. W tym momencie wszystko dla legendarnego trenera staje się jasne. Pan Kazimierz cofa się myślami o 40 lat i wspomina młodzieńcze czasy, spędzone we Lwowie. Jako nastolatek wspinał się na drzewa rosnące na stadionie Pogoni, gdy lwowianie podejmowali słynny ruch Hajduki Wielkie, drużynę, która kompletnie zdominowała polską ligę w latach poprzedzających II wojnę światową. Absolutną gwiazdą tamtego zespołu był stojący teraz przed nim Ernest Wilimowski. Człowiek, który dla nastoletniego Kazia był wielkim idolem, a do którego na początku kariery piłkarskiej lubiano przyrównywać Górskiego ze względu na ich zbieżny styl gry. Ale gdzie mi tam było do wielkiego Eziego? Zaśmiał się tylko w myślach pan Kazimierz, który nieśmiertelną sławę zdobędzie jako trener, nie zaś piłkarz, bo tym był co najwyżej dobrym. Panie Wilimowski, jeśli pan nic złego nie zrobił, jak pan mówi, dlaczego pan nie wrócił do kraju? Może nie od razu, na fali emocji, ale potem. Nie spróbował się wytłumaczyć i oczyścić z zarzutów. Skonstatował szybko ówczesny selekcjoner biało-czerwonych.
Górski znów cofnął się myślami w czasie do lat bezpośrednio po wojnie, kiedy był już napastnikiem Legii Warszawa. Wówczas o Wilimowskim starano się już nie pamiętać, a jeśli wspominano go, to w kontekście zdrajcy narodu. Po tym jak Ezi podpisał na początku wojny folklistę, następnie wyjeżdżając w głąb III Rzeszy, gdzie kontynuował swoją piłkarską karierę, porzucając Białego Orła na rzecz tego Czarnego. Bałem się. Krótka i nie pozostawiająca złudzeń odpowiedź wielokrotnego króla strzelców Ligi Polskiej wyrwała Górskiego z zamyślenia. Chwilę później w pomieszczeniu pojawiła się recepcjonistka, która zawołała polskiego trenera do telefonu. Selekcjoner niechętnie podszedł do słuchawki i starał się jak najszybciej zakończyć nieistotną w tym momencie pogawędkę, która oderwała go od dialogu z idolem sprzed lat, któremu miał ochotę zadać tak wiele pytań. Jednakże, gdy wrócił do baru, nie zastał już w nim Wilimowskiego. Na stoliku czekała na niego tylko złożona kartka papieru. Górski szybko odwinął liścik. Jego oczom ukazała się krótka wiadomość, skreślona szybko w języku niemieckim. Jej treść brzmiała: chciałem pana poznać, o panu teraz głośno. Niech się powiedzie polskiej drużynie. Proszę mnie źle nie wspominać. E.W. Ernest Wilimowski przyszedł na świat w czerwcu 1916 roku w Katowicach. Wówczas stolica obecnego województwa śląskiego administracyjnie należała do pruskiej prowincji Cesarstwa Niemieckiego i nazywała się Katowic. Do 13 roku życia Ezi widniał w dokumentach jako Ernst Otto Prandella. Prandella to panieńskie nazwisko jego matki Pauliny. Swojego biologicznego ojca przyszły piłkarz nigdy nie poznał. Był nim prawdopodobnie niemiecki żołnierz, który zginął na froncie w czasie I wojny światowej. Niebawem jednak Katowice, w dużej mierze dzięki plebiscytowi na Górnym Śląsku i powstaniom śląskim, znalazły się w granicach Polski, która po 123 latach zaborów na mocy postanowień Traktatu Wersalskiego wybiła się na niepodległość. Wtedy mały Ernst stał się polskim Ernestem. W 1929 roku jego matka wyszła za mąż za Romana Wilimowskiego, urzędnika i weterana powstań śląskich. Ów mężczyzna postanowił usynowić małego Ernesta i dać mu swoje nazwisko. Ojczym chłopca chciał również zadbać o jego edukację, w związku z czym posłał go do renomowanego gimnazjum imienia Adama Mickiewicza. Ezi ukończył je, ale bardziej niż nauką był zainteresowany uprawianiem sportu. Potrafił jeździć na nartach. Grał również w piłkę ręczną i hokeja na lodzie. Największą sympatią pałał jednak do piłki nożnej. W wieku 11 lat zapisał się na treningi do zespołu FC Katowic. Drużyna ta powstała w 1905 roku i miała na swoim koncie 5 mistrzostw Górnego Śląska. Klub ten charakteryzował się silną tożsamością niemiecką. Mimo to w 1927 roku został zaproszony do gry w nowo utworzonej pierwszej lidze piłkarskiej w Polsce. W jej premierowym sezonie zdołał nawet zdobyć wicemistrzostwo, przegrywając tytuł po kontrowersyjnym meczu z Wisłą Kraków, która miała być faworyzowana przez arbitra spotkania, gdyż władzom zależało, by mistrzostwo trafiło w ręce zespołu utożsamianego z polskimi patriotami. Oczywiście młody Wilimowski kopał wówczas jeszcze w zespołach juniorskich FC Katowic, chociaż istnieje hipoteza mówiąca o tym, że w 1929 roku jako niespełna 13-latek zdołał zadebiutować w pierwszej lidze jako piłkarz drużyny seniorskiej. Przypuszczenie to opiera się na fakcie, że w ekipie z Katowic w jednym z meczów zagrał zawodnik o nazwisku Pradelok, a tak właśnie przezywano Ernesta, który wówczas posługiwał się jeszcze nazwiskiem panieńskim matki. Historia ta jest jednak raczej mało prawdopodobna i była kilkukrotnie negowana. W klubie reprezentującym mniejszość niemiecką grał do 1934 roku. Stamtąd przeniósł się do innego śląskiego zespołu, ruchu Hajduki Wielkie. Pewnie wielu z was wie,
a reszcie wyjaśnię, że pod tą tajemniczą nazwą kryje się po prostu dzisiejszy ruch Chorzów, a Hajduki Wielkie to niegdysiejsza nazwa chorzowskiej dzielnicy Batory. Zresztą właśnie w tej dzielnicy ulokowana jest po dziś dzień siedziba niebieskich. Natomiast do 1 kwietnia 1939 roku Hajduki Wielkie stanowiły osobną miejscowość. Warto również wspomnieć, że o ile FC Katowic był flagowym klubem Niemców zamieszkających Górny Śląsk, o tyle korzenie ruchu były silnie związane z tradycją powstań śląskich. Sama nazwa klubu miała nawiązywać właśnie do ruchu powstańczego, a w pierwszych latach jego istnienia występowało w nim wielu weteranów tamtego zrywu niepodległościowego. Transfer Eziego kosztował działaczy niebieskich 1000 zł, co wówczas było równoważne 10 pensjom listonosza. Oficjalny debiut Wilimowskiego w polskiej, przyjmijmy tę nazwę umownie, ekstraklasie, przypadł na 8 kwietnia 1934 roku i spotkanie przeciwko Krakowi. Premierowego gola Ernest zdobył natomiast równo 3 tygodnie później, w pojedynku z Wisłą Kraków. Jak wiadomo, samą grą w piłkę Ernest nie byłby w stanie się utrzymać w latach 30. W związku z tym na co dzień pracował w Hucie Batory, gdzie sprawował funkcję gońca. Jedna z anegdot opowiada o tym, jak roztargniony, nastoletni Ernest szykował sobie pewnego poranka śniadanie i przez pomyłkę zawinął wędzonego śledzia w korespondencję, którą miał dostarczyć do biur kierownictwa, z czego młodzieniec musiał się oczywiście gęsto tłumaczyć. Do skromnej pensji, którą Wilimowski zarabiał na hutniczym wydziale blachy grubej, dorabiał sobie poprzez sport. I nie chodzi tu tylko o piłkę nożną. Zdolny Ślązak grywał też jako tenisista stołowy. Za wygrane pojedynki otrzymywał 10 zł wynagrodzenia. I uwaga, tutaj kolejny nietypowy przelicznik, była tu równowartość 40 porcji gorącej kiełbasy z bułką. Prawdziwą furorę ten wszechstronny sportowiec robił jednak na Zielonej Murawie. Już w swoim pierwszym sezonie spędzonym na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej, Ezi wraz z kolegami z zespołu sięga po mistrzowskie berło. A właściwie broni go, bo ruch już w 1933 roku, jeszcze przed pojawieniem się Wilimowskiego w zespole z ulicy Cichej, zapisał na swoim koncie pierwsze historyczne mistrzostwo. Transfer wychowanka FC Katowic jeszcze bardziej wzmocnił ten i tak już silny klub. Ruch Hajduki Wielkie stał się ligowym dominatorem. Od wspomnianego 1933 roku niebiescy zwyciężają w 4 kolejnych kampaniach ligowych. 5. mistrzostwo dorzucają w 1938 roku. Bardzo prawdopodobne, że najlepszym zespołem w kraju zostaliby także 12 miesięcy później, gdyż przewodzili w ligowej tabeli, nim sezon został przerwany z powodu wybuchu II wojny światowej. Wilimowski bezwzględnie jest twarzą sukcesów górnośląskiego klubu w latach 30. Swoją debiutancką kampanię ligową okrasza zdobyciem 33 goli i korony króla strzelców. Gdy ją zakłada, ma 18 lat i 148 dni. Tego wyczynu żaden inny piłkarz nie zdołał pobić do dziś. Zaledwie 1,5 miesiąca po swoim ligowym debiucie ma okazję po raz pierwszy przewidzieć koszulkę z białym orłem. 21 maja 1934 roku wybiega na boisko w Kopenhadze, gdzie Polacy ulegają gospodarzom 2-4. W takim samym stosunku biało-czerwoni przegrywają 2 dni później w Sztokholmie ze Szwedami, ale napastnik ruchu Hajduki Wielkie zapisuje na swoim koncie premierowe trafienie w barwach kadry narodowej. Pomimo gry dla polskiej reprezentacji, Wilimowskiego trudno było uznać za przykładnego patriotę. Wychowany w narodowościowym tyglu, jakim był międzywojenny Górny Śląsk, Ernest najbardziej był przywiązany właśnie do swojej małej ojczyzny. Nie utożsamiał się szczególnie z Polską. Nie utożsamiał się także z Niemcami, chociaż w dużej mierze płynęła w nim ta sama krew, co we Fryderyku Nietzsche czy Richardzie Wagnerze. W jednym z nielicznych wywiadów mówił następująco.
Nie jestem żaden Ernst, tylko Ernest. I Wilimowski. Przez jedno L, a nie dwa. Nie zniemczajcie mnie na siłę. Jestem Górnoślązakiem. Z krwi i kości. To sprawiało, że polskie środowisko piłkarskie i ówcześni dziennikarze nie darzyli młodego Zawadiaki szczególną sympatią. Ba, można pokusić się o stwierdzenie, że zwyczajnie go nie lubili. Rudowłosy chłopak z odstającymi uszami nie był chłopcem z żurnala, którego pruderyjne matrony zapraszałyby na niedzielny rosół, by zachwalać mu swoje córki na wydaniu. Ezi, poza sportem, najbardziej lubił wychylić kielicha, 2 lub 10. W dodatku na boisku uwielbiał pokazywać przeciwnikom swoją wyższość. Miał ich niczym tyczki, na końcu wymanewrowując także bramkarza. Ustawiał piłkę na linii bramkowej, a gdy zniechęceni rywale powoli ruszali w jego kierunku, wtaczał leciutko piłkę do siatki, przy okazji śmiejąc się do rozpuku, gdy wracał truchtem na własną połowę boiska. To doprowadzało przeciwników do szewskiej pasji i dodatkowo sprawiało, że piłkarska Druga Rzeczpospolita patrzyła na swojego syna marnotrawnego spod byka. Futbolowy światek szybko poszukał okazji do odegrania się na asie ruchu Hajduki Wielkie. Gdy w 1936 roku niebiescy przyklepali swoje 4. z rzędu Mistrzostwo Polski, a Wilimowski wespół ze swoim klubowym kolegą Teodorem Peterkiem sięgnął po swój 2. tytuł najlepszego ligowego strzelca, piłkarze z Górnego Śląska poszli w miasto i ostro zabalowali. Pech chciał, że dzień później czekał ich sparing z Krakowią, w którym polegli aż 0-9. Pojawiły się plotki, że Ezi widział tego dnia na boisku 2 piłki i miał problem, by trafić w tę, która nie była jedynie wytworem jego będącej jeszcze pod wpływem alkoholu wyobraźni. Warto dodać, że piłkarze Kraksy nie grali wówczas nawet w najwyższej klasie rozgrywkowej. Plotki o niesportowej postawie niebieskich szybko trafiają do władz PZPN. Te natomiast decydują o wykreśleniu piłkarzy ruchu z listy graczy powołanych na turniej olimpijski, który 2 miesiące później miał zostać rozegrany w Berlinie. Nieoficjalnie mówi się także, że był to odwet PZPN na zespole wielokrotnych mistrzów Polski. Solą w oku związkowych działaczy miał być fakt, że ruch, jako najlepsza ekipa w kraju, rozgrywał wiele spotkań towarzyskich, na których nieźle zarabiał. Niektórzy twierdzą także, że PZPN miał wątpliwości, czy wysyłać na igrzyska do III Rzeszy zawodników o niemieckich korzeniach. Klubowi koledzy Eziego, wspomniany wcześniej Teodor Peterek i Gerard Wodosz, wysyłają ostatecznie do związku list z prośbą o przywrócenie ich do zespołu olimpijskiego. Piłkarskie władze na to przystają. Obrażony Wilimowski stwierdza natomiast, że nie ma zamiaru prosić się o możliwość gry w kadrze i do stolicy Niemiec nie jedzie. Być może z asem atutowym ruchu w linii ataku Polacy wróciliby z zachodu z medalem olimpijskim. Biało-czerwoni po pokonaniu Węgrów i Wielkiej Brytanii dostają się do strefy medalowej. W półfinale ulegają jednak Austriakom, a w spotkaniu o brąz nie dają rady Norwegom i przegrywają 2-3. Wilimowski nadal zachwycał za to na polskich boiskach. To znaczy, jednych zachwycał, a sporą grupę jego antagonistów frustrował swoją wspaniałą grą. Nieprzychylne media często rozpuszczały informacje o rzekomym pijaństwie napastnika niebieskich. Gdy w jednym ze spotkań zaaplikował rywalom 6 goli, po ostatnim gwizdku sędziego podszedł do grupki dziennikarzy i wypalił: napiszcie, że tak gra alkoholik. Niech to dotrze do Warszawy. Jesienią 1936 roku powrócił do kadry narodowej. Rok później wywalczył z nią awans na jej pierwsze Mistrzostwa Świata. By tak się stało, Polacy musieli pokonać w 2 meczu zespół Jugosławii. Biało-czerwoni gładko zwyciężyli u siebie 4-0. Jednego z goli zdobył napastnik ruchu. Dzięki tak wysokiej zaliczce Polacy pozwolili sobie na jednobramkową porażkę w Belgradzie. Mogliśmy zacząć szykować się do turnieju, który 2 miesiące później miał odbyć się we Francji.
Tym razem już ze swoim najlepszym zawodnikiem na pokładzie. Piłkarzem, który już wkrótce miał na stałe przejść do historii polskiej piłki i mistrzostw świata. Czerwca 1938 roku. Strasburg. Niebawem polska drużyna narodowa zadebiutuje na mundialowej arenie zmagań. Los nie był do końca łaskawy dla zespołu Józefa Kałuży. Biało-czerwoni na dobry początek trafili na zespół Brazylii. Canarinhos byli jednym z najlepszych zespołów Ameryki Południowej, dwukrotnymi mistrzami tego kontynentu. Zespołem bajecznie wyszkolonym technicznie. W dodatku mieli w składzie jednego z najlepszych zawodników tamtych czasów, podporę Flamengo Leonidasa da Silva. Piłkarz nazywany w ojczyźnie czarnym diamentem już w 18 minucie daje swojemu zespołowi prowadzenie. 5 minut później Polacy odzyskują remis. Ezi zostaje sfaulowany w polu karnym, po tym jak łatwo minięty obrońca rywala powala go na ziemię chwytem rodem z zapasów lub futbolu amerykańskiego. 11 na gola zamienia piłkarz Warty Poznań, Fryderyk Szerwkę, który tym samym przechodzi do historii polskiego futbolu, jako zdobywca pierwszego mundialowego trafienia dla naszej ojczyzny. Był on jednym z kilku polskich graczy o niemieckich korzeniach, znajdującym się w składzie rodzimej kadry, a drugowojenna zawierucha sprawiła, że stał się on kolejnym zawodnikiem z zagmatwanym i niejednoznacznym życiorysem. Ale do tego tematu powrócimy. Jeszcze przed przerwą Latynosi wychodzą na dwubramkowe prowadzenie. Już 120 sekund po golu Szerwkego bramkę zdobywa Romeo, a minutę przed końcem pierwszej części meczu prowadzenie Canarinhos podwyższa José Perasio. Do szatni drużyny udają się przy rezultacie 3-1 dla Brazylii. Druga odsłona meczu to jednak istne Ezi Show. W 53 minucie gry napastnik ruchu plasowanym uderzeniem pokonuje golkipera rywali i zmniejsza prowadzenie Kanarków. W 60 minucie na tablicy wyników ponownie widnieje remis. Strzelcem znów Wilimowski. 10 minut później polski bramkarz Edward Madejski popełnia błąd przy strzale Perasio i wypuszcza piłkę z rąk. Ta odbija się od poprzeczki, od jego pleców i wpada do siatki. Na usprawiedliwienie Madejskiego warto jednak nadmienić, że bronił on bez rękawic bramkarskich, a druga połowa odbywała się dodatkowo w strugach padającego deszczu. Gdy wydawało się już, że Polacy po 90 minutach pożegnają się ze swoim premierowym czempionatem, Ezi wykorzystuje podbramkowe zamieszanie i doprowadza do dogrywki, kompletując tym samym klasycznego hat-tricka. Niestety, w dodatkowym czasie gry piąty bieg wrzuca Leonidas i dwukrotnie rani Polaków. Na osłodę Wilimowski dorzuca swojego czwartego gola, przyćmiewając tego dnia gwiazdę czarnoskórego Latynosa. Zostaje pierwszym piłkarzem, który popisuje się strzeleniem 4 goli w jednym spotkaniu Mistrzostw Świata. Jego wyczyn blisko 60 lat później pobije Rosjanin Oleg Salenko, który w czasie World Cup 94 zaaplikuje Kamerunowi pięciopak, a którego sylwetkę przybliżałem w jednym z wcześniejszych podcastów. Po meczu Leonidas jest pełen uznania dla pokonanych rywali. Bez ogródek mówi do przepytujących go reporterów. Jeśli wrócę do Brazylii i ktoś mi powie, że Polacy nie umieją grać w piłkę, to splunę mu w twarz. Przy okazji warto rozwiać pewien mit. W wielu starszych publikacjach można znaleźć informację, jakoby gwiazdor Flamengo miał zagrać w spotkaniu z biało-czerwonymi na Bosaka, przyzwyczajony do takiego sposobu gry dzięki niezliczonym godzinom treningów na plaży. Nie jest to jednak prawdą, co możecie nawet zobaczyć w nielicznych zachowanych fragmentach tego spotkania, które znajdują się na YouTube. W czasie spotkania Czarny Diament dokonał prawdopodobnie wymiany obuwia, a jakiś dziennikarz z wybujałą wyobraźnią puścił w świat kawałek o bosonogim geniuszu, który przez lata nabierał dodatkowego kolorytu. Mundial w 1938 roku był rozgrywany systemem pucharowym, więc Polacy już po jednym meczu musieli wracać do domu. Mogli to jednak uczynić z podniesionymi głowami, w myśl maksymy Gloria Victis, chwała pokonanym.
Część adwersarzy Wilimowskiego zmieniła o nim zdanie po tym, czego dokonał w Strasburgu i nabrała do niego szacunku, chociaż nadal zdarzali się tacy, którzy po prostu go ignorowali. Niestety, Ernestowi nie zostało wiele czasu, by przekonać do siebie przeciwników, gdyż zbliżały się mroczne czasy światowego konfliktu. Zresztą, rudowłosemu szelmie z odstającymi uszami niespecjalnie zależało też na zmianie wizerunku. Pytany o tajemnicę jego piłkarskiego talentu, mówił, że to dzięki dodatkowemu szóstemu palcu, który wyrósł mu u prawej stopy. Z zawadiackim uśmiechem dodawał, że bez wątpienia musiało się tak stać na skutek ingerencji sił piekielnych. Jeszcze w 1939 roku dokonał kolejnego wyczynu, który na zawsze uwiecznił go w annałach nadwiślańskiej piłki. 21 maja w ligowym starciu z Unią Turing Łódź zapakował rywalom aż 10 goli. Co ciekawe, do przerwy niebiescy prowadzili w tym meczu tylko 3-0, po golach Eziego. Jedna z niepotwierdzonych anegdot mówi o tym, że w przerwie meczu Wilimowski założył się z jednym z kibiców o to, że dobije do bariery 10 goli. Stawką zakładu miał być złoty zegarek. Wyczyn napastnika ruchu oczywiście do dziś pozostaje niepobitym rekordem ekstraklasy. I ciężko jest sobie wyobrazić, że kiedykolwiek się to zmieni. 23-letni Wilimowski z pompą pożegnał się także z reprezentacyjną koszulką, chociaż nie mógł wiedzieć, że spotkanie z Węgrami rozegrane w sierpniu 1939 roku będzie jego ostatnim meczem w biało-czerwonych barwach. Mógł natomiast przeczuwać, że wkrótce spokój Polaków zostanie zaburzony. Tak, o tamtym spotkaniu wypowiadał się legendarny polski dziennikarz sportowy, nieżyjący już Bohdan Tomaszewski, który tamtego dnia znajdował się na widowni. Już czuło się wojnę w powietrzu. Pełno było kibiców w wojskowych mundurach. Ernest noc poprzedzającą tamto starcie miał spędzić w sztok pijany, śpiąc na stole biliardowym w jednej z katowickich spelun. Na następny dzień rano udał się pociągiem do Warszawy i ustrzelił w starciu z Madziarami hat-tricka, dodatkowo wywalczając rzut karny dla Polski, który dał naszemu zespołowi 4. gola. Trudno wyobrazić sobie wspanialsze pożegnanie. Niestety, spotkanie przeciwko wicemistrzom świata z 1938 roku było tylko chlubnym epilogiem krótkiej, aczkolwiek intensywnej kariery Wilimowskiego, reprezentanta Polski i rodzimego ligowca. Jego bilans w koszulce z białym orłem na piersi zamknął się na liczbie 22 występów i 21 goli, co nadal plasuje go w pierwszej dziesiątce zestawienia najlepszych strzelców w historii naszej kadry. Jeśli jednak prześledzimy kilkadziesiąt pierwszych pozycji tej klasyfikacji, nie znajdziemy drugiego gracza z tak imponującą średnią goli na mecz, która w przypadku Eziego wyniosła 0,96. Jako ciekawostkę dodam tylko, że w przypadku Roberta Lewandowskiego wynosi ona obecnie 0,56 gola na mecz. Należy jednak pamiętać, że obaj panowie rywalizowali w kompletnie innych epokach, a futbol od czasu panowania na murawach napastnika ruchu mocno wyewoluował. Owa średnia w przypadku Eziego robi jeszcze większe wrażenie, kiedy sprawdzimy sobie jego bilans ligowy. 117 goli w 87 meczach. Te statystyki mówią dużo o tym, jak z wielkim talentem ówczesnego futbolu mamy do czynienia. Nawet biorąc pod uwagę fakt, że Wilimowskiego nie można było zweryfikować w dłuższej perspektywie na poziomie międzynarodowym. Ale mecze z tak silnymi rywalami jak Brazylia czy Węgry dobitnie pokazywały, że Ezi z pewnością był jednym z najlepszych piłkarzy międzywojennej Europy. Jest też symbolem niesamowitego ruchu Hajduki Wielkie, najlepszego polskiego klubu lat 30. Chociaż w tym przypadku należy także pamiętać o jego wspaniałych partnerach z zespołu, jak Teodor Peterek, strzelec 157 ligowych bramek dla ruchu, czy Gerard Wodarz, który asystował rudowłosemu napastnikowi przy wszystkich 4 golach strzelonych przez niego Brazylijczykom na Mundialu w 1938 roku.
Wczesnym rankiem 1 września 1939 roku niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie wojskowej składnicy tranzytowej na Westerplatte. Samoloty Luftwaffe zaczęły bombardować Wieluń. Żołnierze Wehrmachtu wyłamywali szlabany graniczne, a gąsienice nazistowskich czołgów zryły polskie równiny. Był to początek 6-letniego terroru i pożogi na naszych ziemiach ojczystych, a życiorysy wielu naszych rodaków zostały brutalnie przerwane. Codzienność naszych przodków została w tamtym momencie przewrócona zupełnie do góry nogami. Również wiele sportowych karier zostało nagle zastopowanych. W przypadku Wilimowskiego też nie poszło to w takim kierunku, jakiego zapewne oczekiwał sam zainteresowany. W dodatku ten trudny okres spowodował, że o ile Ezi przed wojną nie był w kręgach rodzimego futbolu personą ogólnie lubianą, to po roku 1945 niemalże cały naród zapragnął wygumkować z annałów polskiej piłki jego nazwisko. Ernest Wilimowski stał się piłkarzem wyklętym. Czy słusznie? Przedwojenny Górny Śląsk w dużej mierze był zamieszkany przez ludność pochodzenia niemieckiego. Wielu z jego mieszkańców po wybuchu konfliktu zbrojnego podpisało tzw. folklistę, dzięki której mogli być traktowani przez okupanta jak obywatele Rzeszy. Uczyniło tak również wielu piłkarzy, w których żyłach płynęła niemiecka krew. Zresztą do takiego zachowania Mazurów, Kaszubów i Górnoślązaków namawiał zarówno polski rząd na uchodźstwie, jak i najwyżsi zwierzchnicy kościoła. Tym ludziom masowo jednak przyklejano łatkę zdrajców narodu polskiego, chociaż wielu z nich chciało zwyczajnie ratować życie swoje i swojej rodziny. Folklistę podpisał również Ernest Wilimowski, który nigdy nie ukrywał, że ma politykę gdzieś i nawet niespecjalnie utożsamia się z krajem, którego był obywatelem. Gdy kampania wrześniowa dobiegła końca, a Niemcy przyporządkowali sobie podbite polskie tereny, Wilimowski powrócił do gry w piłkę w wyrosłym na miejscu zlikwidowanego przez nazistów ruchu Hajduki Wielkie, mianowicie Bismarckhütter SV. Następnie syn marnotrawny powrócił na chwilę do macierzystego FC Katowic, chociaż prezes tego klubu, Georg Joszke, który pełnił funkcję szefa NSDAP w regionie, nadal pamiętał mu, że porzucił niegdyś tę drużynę, by grać w zespole ruchu. W końcu w 1940 roku Ezi zdecydował się wyjechać w głąb III Rzeszy i kontynuować grę w piłkę w PSV Chemnitz. Zresztą sam ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski, pan Józef Kałuża, namawiał górnośląskich graczy, by właśnie tak uczynili. W Saksonii były reprezentant Polski przyjął również posadę policjanta, dzięki czemu uniknął wcielenia do Wehrmachtu i wyjazdu na front. Przez kilka kolejnych lat zwiedził wiele niemieckich klubów z TSV Monachium na czele. Zresztą z ekipą popularnych Lwów wywalczył w 1942 roku Puchar Niemiec, strzelając pierwszego gola w wygranym 2-0 w starciu finałowym z Schalke Gelsenkirchen. Dodatkowo rudowłosy napastnik sięgnął po koronę króla strzelców tych rozgrywek, strzelając w nich 14 goli. Już wcześniej dobra gra Ernesta, który w barwach PSV zdobył w saksońskiej Gaulidze 41 goli, przykuła uwagę Sepa Herbergera, legendarnego trenera, który przez 28 lat pełnił funkcję selekcjonera niemieckiej kadry. Wówczas był nim dopiero od 5, a jego największy sukces w postaci Mistrzostwa Świata, które nasi zachodni sąsiedzi zdobyli w 1954 roku, miał dopiero nadejść. Wilimowski przyjmuje propozycję Herbergera. Woli biegać po zielonej murawie za piłką niż z karabinem w ręku po polach pełnych krwi. Zresztą niebawem hitlerowcy mogli rozpocząć operację Barbarossa, a wizja wyjazdu na front wschodni wielu młodym chłopakom w wieku poborowym spędzała sen z powiek. W ekipie spod znaku czarnej swastyki Ezi zdołał jednak zagrać zaledwie 8 razy, co zresztą i tak wystarczyło mu do zdobycia 13 goli. Niebawem jednak sytuacja III Rzeszy zaczęła się diametralnie zmieniać wskutek strat ponoszonych przez nią w czasie konfliktu z Armią Radziecką.
Niemcom nie w głowie była już zabawa w piłkę, szczególnie na poziomie reprezentacyjnym. Wilmowski tułał się więc po różnych klubach, mając w głowie bardziej myśli o spokojnym doczekaniu końca wojny niż biciu strzeleckich rekordów. Cieszył się jednak w Rzeszy sporą renomą. Jego kolega z reprezentacji Niemiec, wielki Fritz Walter, stwierdził kiedyś, że to jedyny piłkarz, który strzelał więcej goli niż miał ku temu okazji. Fanem jego talentu był także as lotnictwa, pułkownik Hermann Graf, który w czasie bitwy o Stalingrad odniósł ponad 200 powietrznych zwycięstw. Legenda Luftwaffe pomogła Eziemu, gdy matka byłego reprezentanta Polski trafiła do obozów Auschwitz za romans z rosyjskim Żydem. Fabrykę śmierci opuściła właśnie na skutek interwencji pułkownika Grafa. Po zakończeniu wojny Wilmowski pozostał w Niemczech. W piłkę grał aż do 1959 roku w rozmaitych klubach. Nadal potrafił odznaczać się niezwykłą bramkostrzelnością, aczkolwiek wielkich sukcesów już nie odnosił. Chociaż jeszcze jako 40-latek potrafił wywalczyć koronę króla strzelców Oberligi. Podobno miał żal do trenera Herbergera, że po wojnie nie otrzymał już od niego szansy gry w kadrze demokratycznego RFN. Czuł się na tyle silny, że patrząc na wielki sukces Niemców na mundialu w 1954 roku, uważał, że przydałby się jeszcze temu zespołowi. Osiadł na stałe w miejscowości Karlsruhe, gdzie był zatrudniony jako urzędnik. Wiele energii nadal angażował w futbol. Nie tylko jako piłkarz amator, ale także trener, a podobno również namiętny fan zakładów bukmacherskich. W komunistycznej Polsce został uznany za zdrajcę, który sprzymierzył się ze śmiertelnym wrogiem. Historycy futbolu celowo ograniczali w swoich publikacjach wzmianki o nim do wymieniania go jedynie w rubrykach ze statystykami. Często deprecjonowano jego osiągnięcia i wypominano mu niesportowy styl życia. My tu jesteśmy w Polsce, Armia Krajowa, walka podziemna, a on sobie gra tam w barwach niemieckich. A więc słowo zdrajca nie jest całkowicie nie na miejscu, ale niełatwo rzuca się to słowo. To słowa wypowiedziane przez wspomnianego wcześniej Bohdana Tomaszewskiego. Dziennikarz odnosił się krytycznie do Eziego jeszcze w latach 90. To między innymi przez jego niepochlebne komentarze. Wilmowskiego zabrakło na uroczystości obchodów 75-lecia Ruchu Chorzów w 95 roku. Chociaż oficjalnie wielokrotny mistrz Polski w barwach niebieskich usprawiedliwiał swoją nieobecność złym stanem zdrowia, zarówno swoim, jak i małżonki. Ciągnąca się za nim od ponad pół wieku zła opinia sprawiła, że po opuszczeniu kraju w czasie wojny już nigdy nie powrócił na swój ukochany Górny Śląsk. Wilmowski zmarł 30 sierpnia 1997 roku. Na jego pogrzebie zabrakło oficjalnej delegacji ze strony PZPN. Niemcy takowej nie zapomnieli wysłać. Ósmego czerwca 1944 roku. Polskie państwo podziemne przeprowadza zamach na Eugena Bolongino w ramach tzw. akcji Główki, mającej na celu likwidację wysoko postawionych funkcjonariuszy nazistowskich, siejących terror wśród polskiej ludności cywilnej. Bolongino był komendantem warszawskiego obozu przejściowego, człowiekiem organizującym łapanki w celu pozyskiwania siły roboczej, kierowanej następnie do przymusowych obozów pracy. Zadanie jego likwidacji powierzono 9. Kompanii Dywersji Bojowej. Akcja udaje się, bo Longino zostaje zastrzelony. Niestety, w czasie odwrotu ginie 2 członków ruchu oporu, zabitych przez niemieckich żołnierzy, znajdujących się w pobliżu całego zdarzenia. Jednym z nich jest Zbigniew Kryst, którego pseudonim konspiracyjny brzmiał Wilimowski. Nie trudno się domyślić, kto był idolem tego młodego chłopaka, który grywał na pozycji bramkarza w podziemnych warszawskich ligach, które krzewiły ducha sportu w czasie okupacji. Paradoks polega na tym, że gdy Kryst ginął w czasie walki za wolność ojczyzny, Ezi zabawiał wroga swoimi futbolowymi umiejętnościami.
Nie, drodzy słuchacze, moim zamiarem nie jest szkalowanie Ernesta Wilimowskiego. Absolutnie. Chcę wam tylko pokazać, w jak trudnych i niejednoznacznych czasach przyszło żyć tym ludziom. Ezi pragnął przeżyć. Nie chciał mieszać się w konflikt, który w jego mniemaniu nie powinien go dotyczyć. Wszak w swoim odczuciu był Górnoślązakiem, a nie Polakiem czy Niemcem. Ale życie nie jest takie proste. Wojna wciągnęła w swoje szpony miliony ludzi. Większość wbrew własnej woli. Większości przyświecał też jeden cel. Chronić swoją rodzinę i samemu przeżyć. Folklistę podpisało w tamtym czasie wielu polskich sportowców. Strzelec pierwszego polskiego gola na Mistrzostwach Świata, Fryderyk Szerfke, także miał niemieckie korzenie. W 1942 roku wcielono go do Wehrmachtu i wysłano najpierw na front wschodni, a potem do Jugosławii. Wcześniej jednak wykorzystywał on swoje znajomości i fakt, że traktowano go jak obywatela Niemiec, by pomagać swoim polskim kolegom. To dzięki jego interwencji wolność odzyskali aresztowani Marian Frontowicz i Bolesław Gendera, którzy wraz z Szerfkę przywdziewali przed wojną barwy Warty Poznań. Jak więc oceniać jego życiorys? Jak oceniać życiorys Wilimowskiego? Może zamiast oceniania ich postaw, skupmy się bardziej na futbolu. A tutaj nie ulega wątpliwości, że Ezi był naszym najlepszym przedwojennym piłkarzem. Zawodnikiem, któremu należy się miejsce w panteonie największych sław polskiej piłki.